początku meczu nie spodziewamy się tego, że będzie łatwo. Zawsze przygotowujemy się do tego, że mecz trzeba wywalczyć na parkiecie, że trzeba dać z siebie wszystko. Natomiast dzisiaj myślę, że od pierwszych minut przede wszystkim nasza obrona była fantastyczna. Przypomniałam sobie niedawne mecze, które naprawdę wygrywałyśmy obroną i dzisiaj myślę, że taki mecz zagrałyśmy. My umiemy lepiej grać i skutecznie. Natomiast tutaj ten mecz to był rzeczywiście to było najsłabsze spotkanie w tym sezonie. Nie wiem, być może są jakieś przyczyny, których ja nie wiem, być może ta przerwa, która tutaj z tą są, ale to jest szukanie dziury w całym. Zawodnik musi być przygotowany w każdej historii, w każdym momencie do podejmowania tej walki. Myślę, że bardzo dobrze w ten mecz weszłyśmy od początku. Bardzo dobrze go zaczęłyśmy. Taki sygnał, myślę, do dobrej, takiej agresywnej gry w obronie dała ci Adriana Lima, bo naprawdę przerywała wszystko, co możliwe przeciwnikowi i była taką cichą bohaterką dzisiaj w obronie. Bardzo, bardzo mi się dzisiaj to podobało i gdzieś do jej poziomu dostosowały się inne. W związku z tym sporo piłek takich wybronionych, nawet niewiele miała bramkarka do roboty przez kilkanaście minut. I z kolei no, muszę pochwalić dziewczyn za realizację tego, co sobie przygotowaliśmy na Gdańsku, bo naprawdę niektóre akcje wręcz tak zagrały, że z każdej strony zawodniczka miała po 3 metry wolnego sam na sam do bramki, także to myślę dobrze zagrane rzeczy były. Cieszą 2 punkty. W Lublinie to będzie całkowicie nowy, kolejny mecz, całkowicie inny. Oczywiście będziemy się już od jutra przygotowywać do tego spotkania, ponieważ gramy już we wtorek, nie mamy zbyt długiej przerwy. Jutro już mamy pierwszy trening w związku z przygotowaniem do tego meczu. Natomiast to jest mecz na wyjeździe przede wszystkim z mistrzem Polski, także myślę, że musimy dać z siebie wszystko, żeby przywieźć stamtąd punkty. Jedziemy do Lubina na trudny teren. One też mają swoje kłopoty, bo granie w tak krótkim czasie kilku spotkań na pewno nie ułatwia im sprawy, ale to jest ich problem. No, czy to będzie szlagier, to się okaże.